bardzo serdecznie. Widzicie Państwo już obydwie drużyny na parkiecie. Przed nami mecz Bałagany Rustiko Łobianka, Pomorzanin Toruń. Mecz pod tekstem, grają praktycznie zawodnicy jednej drużyny w dwóch barwach. Zapraszam Państwa na to bardzo intrygujące i bardzo ciekawe spotkanie. Rozpoczęło się spotkanie. Pierwszy krótki ruch dla Bałaganów Rustiko Łobianka. Szansa na podwyższenie wyniku.
zakończyła się pierwsza tercja spotkania Pomorzani Toruń, Bałagan Rysnik Lublianka 0-0. Przed nami druga tercja meczu Pomorzani Toruń, Bałagan Rysnik Lublianka, wynik 0-0. Państwo na zegarze tablicowym
Minął czas 10 minut, czyli skończyła się druga tercja. W myśl przepisów krótki róg musi zostać rozegrany. Ostatnia akcja drugiej tercji. Pomorzanin Toruń prowadzi z bałaganami Lubianka 1-0. Już 2-0. Przed nami trzecia tercja meczu. Pomorzanin Toruń, bałagan Rusnego Łubianka prowadzi. Pomorzanin Toruń 2-0. Strzelca bramki jednej, jak i drugiej. Bartoszewiczka. Toruńskiego Pomorzanina zdobył Mariusz Kowalski. Dla bałaganów Rusnego Łubianka.
Zakończyło się spotkanie Pomorzanin Toruń, Bałagany Ruskiego Łubianka. Zwyciężyła drużyna toruńskiego Pomorzanina 3-1. Bramki dla toruńskiej drużyny zdobyli Mariusz Kowalski jedną, a dla Bałaganu Ruskiego Łubianka z rzutu karnego Krzysztof Zakrzewski. Znamy już pierwszego finalistę turnieju. Jest nim Pomorzanin Toruń.